Hoi An to najbardziej romantyczna miejscówka w Wietnamie, więc jeśli myślicie o wyjeździe we dwoje, numer jeden. Hoi An to senne miasteczko, bardzo magiczne, stary port w Azji Południowo-Wschodniej, który zachował swoją przecudowną magię. Słynie ze starych domów kupieckich, z sieci ulic nad rzeką i z lampionów. To jest port, który swego czasu podupadł. W XVII wieku konkurencyjne porty Penang i Malakka zaczęły się rozwijać i później przekształciły się w wielkie miasta, a Hoi An zaczęło podupadać ze względu na to, że rzeka zamuliła. W związku z czym handel stąd przeniósł się do pobliskiego Da Nang. Da Nang, z którego właśnie tutaj do Hoi An przyjedziemy. Miasto podupadło, ale dzisiaj jest to najlepiej zachowany port w Azji Południowo-Wschodniej. Właśnie brakowało w Wietnamie tego, co tak kochałam w Tajlandii i było tam na każdym kroku, czyli street foodu. Wcale go nie ma tak dużo w Wietnamie, jakbyśmy mogli oczekiwać. Dziewczyny są tutaj w tym dobre, przygotowały mi tak wyborne krewetki. Smakuje mi na maksa. Widzę, że Hoi An to jest taki kierunek, w którym można by spędzić kilka dni tylko ze względu na samo jedzenie, bo mało, że mamy tutaj street food, to jeszcze jest zatrzęsienie cudownych knajpek. I to wszystko jest takie wspaniałe ze względu na wpływy obce. Chińskie, japońskie, francuskie. Dużo tutaj się właśnie takich wpływów przemieszało i znajduje to swoje odbicie w kuchni, która jest wyborna. Mało, że wpływy, to jeszcze dostęp do morza. Czym przybierać, już nie tylko ryż, nudle jak ze zupki Knorr i soczek z czegoś, co pierwsze słyszę, ambarella, taki bardzo kwaskowaty. Ambarella, czyli śliwiec słodki, pochodzi z Oceanii. Koniecznie spróbuj orzeźwiającego soku z tego zielonego owocu. Mniam! Stare miasto zaczęło powstawać pod koniec XVI wieku i rozbudowywało się do XVIII. Dlatego te budynki pamiętają stare czasy kolonializmu. Ale nawet w II wieku przed naszą erą był tutaj port. Jeśli jednak chodzi o tę zabudowę, to zaczęła ona tutaj powstawać wraz z przybyciem Japończyków i Chińczyków. Później, z epoką kolonializmu, przybyli tutaj Portugalczycy, Holendrzy, Francuzi i Anglicy. Jednak Europejczycy pozostawili po sobie najmniej. Ten urok tych budynków zawdzięczamy przede wszystkim Chińczykom. Chińczykom, którzy tutaj byli w sumie najdłużej i przede wszystkim dzięki Kazikowi. Chodźcie, poznamy Kazika. Kazik to nasz polski kumpel, który tutaj jest bardzo mocno związany z Hoi An. Cześć Kazik. Kazimierz Kwiatkowski, który zajmował się archeologią w tym regionie, przeprowadzał renowację ruin, które są jednymi z najbardziej znamienitych w Azji Południowo-Wschodniej, zaraz po kambodżańskim Angkor Wat. W latach 90. XX wieku miały tutaj powstać bloki mieszkalne i wyobraźcie sobie, że tej architektury tutaj by nie było. Kazimierz Kwiatkowski mocno zaoponował temu pomysłowi, wiedząc, jak ważną wartość mają te budynki. Dzięki temu, że mamy tutaj zachowaną tę architekturę, to Hoi An jest jednym z najczęściej odwiedzanych miasteczek w Azji Południowo-Wschodniej. Właśnie dzięki Polakowi, a w Polsce o nim wiemy tak mało. A
tutaj mamy słynny kryty most japoński, który oddzielał dzielnicę japońską od dzielnicy chińskiej. Z jednej strony mostu i z drugiej mamy figurki małp oraz psa. I to wszystko jest nieprzypadkowe, bo budowę mostu zaczęto w roku małpy, a zakończono w roku psa. Myślę, że Hoian to też spokojnie miejscówka, w której znajdziemy najładniejsze świątynie w Wietnamie. Nie są duże, ale jest ich tutaj całkiem sporo. W ogóle Hoian przywodzi mi na myśl tajskie Chiang Mai, jeśli ktoś lubi, właśnie ze względu na ten street food market i te świątynki. Bardzo podobny klimat, powiedziałabym. Jest jeszcze wcześnie, więc chcę Was zabrać na plaże, których w okolicy Hoian znajdziemy mnóstwo. Do Wietnamu co prawda jeździ się dla gór i wiejskich krajobrazów, a nie dla plaż, no chyba, że jesteś surferem, ale mając je w pobliżu, trzeba skorzystać, szczególnie jeśli zaraz wracasz do chłodnej Polski. Plaż jest tutaj sporo, ale nie mogą w ogóle konkurować z tymi u wybrzeży Tajlandii. O wyspach już nie wspominam, bo tutaj w zasadzie w grę wchodzi tylko Fukuok, no ewentualnie ta Cat Ba przy Halongu. Jeśli chodzi o wybrzeże, nie jest ono najpiękniejsze. Niby tutaj przy Hoian to miała być najpiękniejsza plaża, miała być nawet ponoć lekko ukryta, a to jest przecież jedna wielka leżakownia. Ale to i tak cudownie po prostu rano wejść do morza, zanurzyć się w wodzie. Taki zimny prysznic. Kawka tutaj podawana z mlekiem kokosowym. Pierwszy raz w Wietnamie dostałam bambusową słomkę. Chociaż Hoian i okolice to naprawdę romantyczna miejscówka jak na Wietnam, to ja podróżuję tym razem solo. Niektórzy się pytali, jak to tak samemu? Nudno. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach nie do końca potrafimy sami ze sobą przebywać. Wydaje nam się to być czymś nudnym, a nuda to jest teraz coś napiętnowanego, bo w świecie pędzącym, w świecie chaosu, pełnym dystraktorów jak internet, komórki, wszechobecni ludzie, nie umiemy się zatrzymać. Zatrzymać się i pobyć sami ze sobą, z własnymi myślami. Taka forma medytacji, nie? Nawet naukowcy tego dowiedli, że faktycznie nie potrafimy odpoczywać i nie potrafimy być sami ze swoimi myślami. Zamknęli studentów, nawet we własnych domach, później również grupę starszych osób, żeby zobaczyć, czy to jest różnica pokoleniowa, ale niekoniecznie. I osoby, które brały udział w tym eksperymencie, mało kto go przeszedł. Na 15 minut zostali zamknięci w swoich pokojach, sam na sam z myślami. Mieli nic nie robić, tylko myśleć, marzyć, zastanawiać się, rozkoszować się taką chwilą nic nie robienia. I większość osób sięgała po telefony, po gazetę albo wracała do swoich codziennych obowiązków. Oczywiście nie mogło się obyć w Wietnamie bez flaka na drodze. Dobrze, że w mieście, a nie na tym lupie, co robiłam, czterodniowym, gdzie nie było zakładów. A tutaj są zakłady, więc panowie mi pomagają. Cena turystyczna. Ale będzie dobrze. Na chwilę wróćmy jeszcze do miasteczka, bo bez lampionów z Hoian nie wyjadę. I się zaczyna. Wieczór, tłok i mnóstwo łódek. Hoian zaczyna żyć. Status: skradziono mi motor. Nie było go tam, gdzie zaparkowałam.
Ja naprawdę pamiętałam, gdzie zaparkowałam, bo zaparkowałam przy znanym moście i znanej świątyni. Zaczęłam szukać i pytać. W restauracjach, w sklepikach, przeszłam 5 ulic, żeby pytać, gdzie jest mój motor. No i okazało się, że policja zgarnęła go i że albo jest na policji, albo przy jakimś bankomacie ATM-u. Więc zaczęłam pytać, gdzie jest bankomat ATM-u? Tam, tam, tam. No i jestem. Czerwony kask, zgadza się, to mój motor. Jeszcze większy przypał, bo jak wystartowałam, to okazało się, że mam lokera, zabezpieczenie na kole. I jak tylko pan zobaczył, że ruszam, to podbiegł do mnie. I mówi, loker, loker. Dzięki niemu tylko zauważyłam, że mam to zabezpieczenie. I powiedział, że muszę zapłacić. A ja mówię, jak to mam płacić, jak nie było żadnej oficjalnej informacji, że nie można tam parkować, zero znaków i było tam kilka skuterów i dużo rowerów. No więc sobie poszedł, a ja byłam uparta. Obok była restauracja, więc się pytam kelnera, czy da mi nóż i albo nożyczki. Złapaliśmy nic porozumienia z kelnerem, ale powiedział, że nie ma nic takiego. Kibicował mi tylko. Podchodzi facet znowu i mówi 20 tysięcy dongów, czyli stosunkowo niewiele. Ale po co mam płacić, jak nie było informacji oficjalnej o nieparkowaniu? Więc się wkurzyłam. Zrobiłam to, co teraz, czyli łup! Odpaliłam skuter i zaczęłam, tak wiecie, buzować gazem. No to facet zobaczył, że jestem uparta, odpiął mi lokera i pojechałam. Teraz zrobimy zdjęcie, gdzie zaparkowaliśmy. To zobaczmy, co my tu mamy. Kurczak, panini z krewetką i z zieleniną. Krewetka. Mam na mną. Godzin muszę opuścić Hoi An i udać się porannym bardzo autobusem na lotnisko w Da Nangu i lecimy do Haiphongu, czyli w okolicy Halong. Halo, halo! Hej, hej! Hej! Hoi An, very nice! Na koniec serii z Wietnamu rzucę nas jeszcze w oko cyklonu w Zatoce Halong. Właśnie tak zaprezentował mi się ten jeden z 7 współczesnych cudów świata. Wspomnieć o nim chcę ze względu na unikatowy styl życia części mieszkańców. Jeśli myślimy o domkach na wodzie, to prawdopodobnie wyobrażamy sobie apartamenty. Coś jak na Malediwach. Tutaj, w Zatoce Halong, od wielu, wielu pokoleń mieszkają rodziny. To są ich domki na wodzie. Właśnie mamy godzinę po 8, więc przygotowują sobie śniadania. Psy czatują, szczekają na przejeżdżające statki, wypatrują niebezpieczeństw. Dzieci się bawią. Każdy z takich domków funkcjonuje tak jak i nasze domy. Mają swoją łazienkę. Ubikacja prosto do morza. Mają również swoje ogródki, gdzie poławiają ryby. Cała infrastruktura przebiega w tych małych domkach. Wyżywienie, spanie, relacje. Mieszkają tam wielopokoleniowe rodziny. Dziadkowie, rodzice, dzieci. Tutaj się rodzą, tutaj się wychowują. Według oficjalnych danych na wodzie
mieszka 3000 mieszkańców. Ale lokalsi, którzy wiedzą lepiej, znają uwarunkowania, mówią, że liczba ta wynosi aż 5000. Pomimo pogody wypłynęliśmy na kajaki, pada, ale jesteś taką jedną całością z tym deszczem. A to jest taka miejscówka, gdzie normalnie można spotkać langury, więc zachowujemy się, staramy się cichutko. Niektórzy podpijają piwko na kajaku, więc jest taka swojska atmosfera, jakbyśmy się na piknik trochę wybrali na te kajaki w takiej ulewie, ale myślę, że langury nie dołączą. Chyba się też schowały tutaj od grzmotów i deszczu. Langury nie dołączyły, ale mam nadzieję, że Wy dołączycie do naszych kolejnych podróży. Dlatego subskrybujcie Podróże w Naturze i dajcie znaka, że tu jesteście. Do zobaczenia!